Proszę Państwa, mecz o 7 miejsce, czyli przedostatnie miejsce. Chromik Żary, Czarni Słupsk. 2:50 do zakończenia spotkania. Prowadzą Czarni Słupsk 49-27. Co można odnotować ciekawego w tym meczu, to że trener pan Magierski prowadzi zespół. Z tego nie wiem, zły jest chyba na zespół. Nie dostał technicznego. Nie dostał dyskwalifikacji, ale po prostu zespół prowadzi kierowca. Natomiast zespół z Czarnych Słupsk, aż 4 zawodników wykluczonych z gry za niesportowe i techniczne. Mecz o nic. O czas poprosił Robik Żary. Co dzisiaj, chłopcy? Gdzie trener? Na dłużej się ma. Opuścił. Nie ma. Opuścił drużynę? Kapitan zawsze ostatni ucieka ze statku. No niestety. Dacie radę? Tak. Życie, nie? Udowodnimy. Życie. Udowodnimy, że nie jesteśmy tam jakieś... Panie Robercie. A kto prowadzi zespół w tej chwili? Panie Robercie. Każdy. Panie sędzio. Można poprosić? Stolikowi proszę. Wszyscy jesteście wykluczeni z gry? Ile technicznych? Weź ten nagraj. On jest za 5. Czy jestem zdyskwalifikowany z gry? Czego jedno za wyskiwanie? On za 12 i za 5. On za 5. Z czego jedno? Nie można tyle faulować. Powiedziałem do pana sędziego, że on nie wyzwał na raz. A taki, a tacy się wydają grzeczni. Racja jest zawsze po środku. Tak? Dla kogo? Jaki? Dla kolegi? Tak, dla kolegów. Dla których? Bo my mamy jeszcze wszystko kolegów. Ostatnie 40 sekund. Kolejna skuteczna akcja Chromika. I znów natychmiastowa odpowiedź drużyny Słupska. 53-34. Czwórka.
Ile? 12. 12. Rzuty dla drużyny Chromika. Rzuty wykonywał Filip Litkę, to był dla swojej drużyny jeden punkt. Drodzy Państwo, zakończył się mecz o siódme miejsce. W tym spotkaniu lepsi okazali się zawodnicy Czarnych Słupsk, którzy wygrali z Chromikiem Żary 53 do 35.